Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Nasi goście: Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże wszystkim telewidzom. I Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Panowie, dziś, szczęść Boże, dziś chcemy mówić... No, sprawa dosyć napięta, tak można powiedzieć. Wczoraj debata w Senacie, wczoraj też w Parlamencie Europejskim. Dziś mamy też jakąś decyzję Komisji Weneckiej, która została zaproszona przez pana marszałka Grodzkiego. On też dziś mówi: dziękuję Komisji Weneckiej za to, że tak poważnie podeszła do tak ważnego dla Polski zagadnienia. No i w ogłoszonym dziś dokumencie na temat nowelizacji ustaw sądowych przyjętych przez Sejm w grudniu zeszłego roku napisano, że należy znaleźć inne rozwiązanie, by uniknąć pogłębienia się kryzysu. Polski parlament powinien poważnie rozważyć wprowadzenie głównych rekomendacji Komisji Weneckiej już z 2017 roku, bo ta sprawa cały czas trwa. Polski rząd zmienia, czyli parlament zmienia sądownictwo. Panowie jak gdyby w tym cały czas uczestniczą, bo też jesteście w takim sektorze. Więc jak my na to też mamy patrzeć, obywatele, prawda? Bo to jest cały czas jakoś tak podgrzewane. Czy jest o co kruszyć kopię, czy też nie? W którą stronę ta reforma idzie? Czy to jest taki kaganiec? Czy to jest takie polityczne? Czy coraz bardziej sądy, które powinny być niezależne, są takie w jakimś takim ścisku? Który z panów? Pan minister Romanowski. Jeśli można, ojcze, taka tylko drobna uwaga, mówiąc o opinii Komisji Weneckiej, to chyba najmniej istotny i najmniej ważny z elementów tej aktualnej układanki, bo rzeczywiście tutaj mieliśmy do czynienia z istotnymi wątpliwościami co do umocowania tej komisji. Zresztą to jest ciało zupełnie doradcze, półprywatna wizyta, a opinia na dzisiejszej konferencji pan minister Ziobro dość trafnie, prawda, ją podsumował. Rzeczywiście jest co najmniej dziwna, tak? Ale wracając do tego zasadniczego pytania, to rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo ważnym problemem, bo jednak wymiar sprawiedliwości to jedna z trzech zasadniczych władz, która przecież decyduje o bardzo ważnych sprawach, nie tylko dotyczących naszego funkcjonowania w życiu gospodarczym, ale rodzinnym, prawda? Pan minister Wójcik, który w sposób szczególny zajmował się właśnie sądownictwem rodzinnym w odniesieniu do dzieci, prawda? To są decyzje o fundamentalnym znaczeniu, więc jest bardzo ważne, żeby system, żeby sędziowie, którzy w tym systemie funkcjonują, byli rzeczywiście niezawiśli, byli rzeczywiście bezstronni i żeby ten system sprawnie funkcjonował, a przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia akurat w tym obszarze z największą patologią. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami wręcz karygodnymi, gdzie sędziowie, którzy sądzili sprawy dotyczące kwestii karnych, na przykład sami byli oskarżani o przestępstwa czy wykroczenia. Stąd właśnie Izba Dyscyplinarna, stąd reforma Krajowej Rady Sądownictwa, aby zdemokratyzować ten system, aby on nie był poddany tylko i wyłącznie regulacjom w ramach tej korporacji, ale żeby właśnie Polacy mieli na to wpływ. Ale to, co najważniejsze, to to, żeby ten system wymiaru sprawiedliwości, a sędziowie w jego ramach, rzeczywiście służył Polakom, a nie tylko interesom jakiejś wąskiej grupy sędziów, którzy teraz właśnie wspólnie z opozycją rozpolitykowani bronią swoich nieuprawnionych przywilejów. Panie ministrze? Myślę, ojcze, szanowni państwo, że to jest bardzo smutny dzień dla Polski tak naprawdę, dlatego że jadąc tutaj właśnie do studia do Torunia, czytałem sobie wyniki głosowania nad rezolucją w Parlamencie Europejskim. Rezolucja, która mówi no, o praworządności, oczywiście rezolucja dotycząca Polski, Węgier, ale w istocie jest to rezolucja przeciwko Polsce, rezolucja przeciwko Polakom i tak należy odczytywać inicjatywę, która została tam podjęta. I smutny dzień dla Polski, dlatego że niestety, ale ludzie, osoby, które reprezentować powinny interesy naszego kraju,
mówię tutaj o posłach opozycji, europosłach opozycji, podnieśli dłoń przeciwko Polsce w istocie. I nie bójmy się tego powiedzieć w tym miejscu, bo ja rozumiem, że może być bardzo silny dyskurs polityczny. Na tym polega polityka. Są spory światopoglądowe, mamy inne spojrzenie na gospodarkę, inne spojrzenie na wymiar sprawiedliwości, jak należy go reformować. Natomiast nie może być sytuacji takiej, bo to jest po prostu nie do usprawiedliwienia, że jest rezolucja, gdzie jest mowa o tym, że łamana jest praworządność w Polsce, gdzie jest mowa o tym, żeby połączyć praworządność ze środkami unijnymi i ktoś, kto zostaje wybrany tutaj na tej ziemi, tak naprawdę głosuje za tą rezolucją, czyli przeciwko tak naprawdę naszemu krajowi. To są mocne słowa, ja mam tego całkowitą świadomość, ale musimy zrozumieć, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteśmy. Oczywiście jest tak, że to dzień, kiedy ogłoszona została opinia Komisji Weneckiej. To w ogóle kuriozalna historia. Komisja Wenecka, która jest takim ciałem doradczym Rady Europy, to nie jest instytucja ani organ unijny, która przyjechała do Polski kilka dni temu i, szanowni państwo, przyjechała w sposób właściwie bez zaproszenia, ponieważ ona funkcjonuje w taki sposób, że najpierw państwo musi ją zaprosić. Kto może zaprosić? To sam statut mówi tej Komisji Weneckiej. Głowa państwa, parlament, rząd może zaprosić, organizacja międzynarodowa może zaprosić, no ale nie może być tak, że zaprasza jeden z senatorów, który oczywiście ma wyjątkową pozycję, bo jest marszałkiem Senatu i trzeba to powiedzieć, jest organem. Chodzi tutaj o pana Grodzkiego. Natomiast on wysyła takie zaproszenie, to zaproszenie zostaje przyjęte. I ta komisja się pojawia w Polsce. Łamie swoje przepisy. Proszę zobaczyć, co za kuriozalna historia. Ona ma badać praworządność, a sama łamie prawo w istocie. To jest jedna rzecz. Druga to jest to, co dotyczy pana marszałka Grodzkiego, ponieważ tego rodzaju obszar jest ściśle regulowany przez konstytucję. Nie może być tak, że każdy organ może sobie dowolnie prowadzić politykę międzynarodową. To jest zbyt delikatna, zbyt wrażliwa materia, zbyt wrażliwa kwestia. I dlatego są ściśle określone podmioty, które to mogą robić. To jest rząd i to wynika z konstytucji, a współdziała z rządem pan prezydent w tym momencie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To wynika z konstytucji. Nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby taki organ pojawił się na podstawie wyłącznie zaproszenia jednego z organów, jakim jest marszałek Senatu. Ale pojawił się. I dzisiaj Komisja Wenecka w tej swojej opinii no, mówi, że tak naprawdę trzeba zaprzestać tych prac, nie reformować. Kuriozalna historia, rzeczywiście konferencja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który wytknął wszystkie błędy merytoryczne, ale przede wszystkim nam się nie podoba jedna rzecz. Podwójne standardy. I tu myślę, Marcin się zgodzi również ze mną i każdy, kto przecież zna się troszkę na tej materii, że nie może być tak, szanowni państwo, że inaczej się traktuje na przykład Niemców, Szwedów Unii Europejskiej, inaczej się traktuje inne kraje. No nie chcę tutaj wymieniać też z nazw, ale akurat te dwa podałem, bo będę obrazował to na przykładzie tych krajów. Tak, dlaczego wejdę w zdanie, dlaczego są różne standardy? Szwedzi Szwedom tego nie robią w Parlamencie Europejskim. Niemcy Niemcom oczywiście, tego może nie robią, tylko bronią cały czas swoich interesów. I to, co pan powiedział, ta rezolucja, to głosowanie w Parlamencie Europejskim, to też nam... No, względem kogo innego coś takiego się robi, kim się zajmuje, no chociażby pan minister, były minister, ale obecnie poseł parlamentu, pan Jaki, na naszej antenie nawet mówił, przecież to staranie się o to, żeby zająć się na przykład niepokojami we Francji, czy to jest praworządność? Dlatego mówię właśnie o tych podwójnych standardach. O tych podwójnych standardach, bo to jest kluczowa jakby kwestia, tak? No bo dzisiaj tak naprawdę na baczność postawiona została Polska, Węgry, no ale rozmawiajmy o naszym kraju. Jest mowa o tym, no wy reformujecie i nam się to nie podoba. No to my mówimy, dobrze, a co się nie podoba? No Rada Sądownictwa się nie podoba. No dobrze, ale w czterech krajach Unii Europejskiej w ogóle nie ma Rady Sądownictwa. Dlaczego tam nie jedziecie? Nie, no to oni mają wyższy poziom kultury prawnej. Czyli to jest zakorzenione w tradycji, oni mają inną tradycję. Najwyższy czas, żeby Polacy przestali też zginać kark przed każdym. Tak nie może być. Jesteśmy takim samym członkiem Unii Europejskiej jak Niemcy, Szwedzi, Holendrzy, inne kraje. Tu nie ma w ogóle co do tego żadnych wątpliwości. W traktacie nie jest napisane. Ci są ważniejsi, ci są mniej ważni. A my to tak odbieramy. I to najbardziej drażni, to denerwuje, że są te podwójne standardy. Jeżeli mowa jest
o tym, że politycy mają za duży wpływ na wybór sędziów w Polsce, nominacje sędziowskie, to my odpowiadamy prosto. Politycy nie mają wpływu na to. W Polsce politycy na to nie mają wpływu. Ale jedźcie do na przykład Szwecji. Tam minister sprawiedliwości nominuje sędziów. Jedźcie do Niemiec. Przeczytajcie konstytucję. Musicie jechać przecież. Wystarczy w konstytucji zobaczyć, kto jest członkiem sędzią Sądu Najwyższego. Trybunał Sprawiedliwości, bo tak się to nazywa w Niemczech. No są ci, którzy są nominowani przez polityków. To jest w konstytucji, w ustawie zasadniczej niemieckiej. A tu się mówi, no wy naruszacie, tu politycy wpływają na ten proces. Więc szanowni państwo, zakończę to może w ten sposób, że jest taki wyjątkowy moment. Bardzo silny atak na Polskę z różnych stron. Komisja Europejska, też za chwilę o tym będziemy, sądzę, rozmawiali. Komisja Europejska, Komisja Wenecka, jest bardzo silny atak różnych ośrodków, także i wewnętrznych, opozycji, która zachowuje się w sposób wyjątkowo nieodpowiedzialny. I atak nie tylko na rząd, atak w szczególności na naszego szefa. Tu myślę, że trzeba to powiedzieć, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego także. Wszystko to, co robimy, jest kontestowane. Wszystko jest mówione, że to jest złe. No dzisiaj będziemy przez te kilka godzin przyjechać do Torunia, żeby państwu powiedzieć, jakie my reformy przeprowadziliśmy. Co się także nie podoba w Europie, ale także i gospodarczo. Bo jechałem i tak sobie myślałem, dlaczego jest stawiana na baczność Polska, Węgry i Czesi? No i tak sobie zobaczyłem też wyniki gospodarcze, jak się rozwijają te kraje. Najszybciej w Europie. Stopa bezrobocia jaka jest. Proszę sobie to sprawdzić. Jak się rozwijają te trzy kraje? Bardzo szybko. Polska, Węgry, Czesi. To się także nie podoba. No, trzeba spojrzeć troszkę szerzej na tą sprawę. Pan minister wspomniał Komisję Europejską. Ona wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No, rząd podtrzymuje liczne argumenty potwierdzające zgodność tych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej. Opozycja, nie decyzja Komisji Europejskiej, no cieszy przedstawicieli opozycji szeroko pojętej, bo w tej opozycji też w jakiś sposób znaleźli się chociażby sędziowie, to ten ostatnie 1000 tług na ulicach. To też taki obrazek, nad którym się zastanawiamy, czy rzeczywiście no, ta etyka, prawda? Zawsze spodziewamy się, że jednak sędzia to nie, że kasta, bo to tak nawet z tamtej strony to padło, ze strony sędziów, ale to ludzie, nie białe kołnierzyki, białe krawaty, czy tylko krawaty i jakaś tam, prawda, grupa ludzi, tylko to są ludzie wykształceni, to są ludzie, którzy zabiegać powinni o sprawiedliwość, o prawo, tak, które też jest jakoś dewaluowane, zaciemniane to wszystko, to nie kradzież, tylko już teraz radzimy sobie, prawda. No, jak to też, jak dokonywać takich reform, takich zmian, kiedy jest takie napięcie, taka jakaś wrogość, no takie wrzenie? Dokładnie tak jest i można by rzec, że właśnie tym największym zagrożeniem dla praworządności w Polsce to jest właśnie sytuacja, w której sędziowie ramię w ramię z politykami występują w trakcie manifestacji politycznych. To jest realny, rzeczywisty problem i tym powinna zająć się, jeżeli już czymkolwiek, Komisja Europejska, prawda, czy Parlament Europejski. To jest realny problem i z tym walczymy. Między innymi nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych zmierza do tego, żeby wprost wskazać, że polityczne zaangażowanie sędziów jest przewinieniem dyscyplinarnym, co zresztą jest już w tym momencie w ogólnej klauzuli, która formułuje właśnie przewinienia dyscyplinarne. Więc to jest to działanie, które w naszej ocenie jest najbardziej niebezpieczne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, a nie jakieś wyimaginowane motywowanie w ostateczności jakimiś interesami czy polityką zarzuty, bo tak jak na wstępie pytania ojciec wspomniał o Komisji Europejskiej, prawda? Rzeczywiście ten wniosek sprzed dwóch dni, tak bodajże, dotyczący no, tego już przysłowiowego zamrożenia Izby Dyscyplinarnej dotyczy właśnie skargi, która została wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Komisję, która podważa legalność Izby Dyscyplinarnej. Właśnie tego organu, który ma stać na straży bezstronności, niezawisłości, niezależności i chronić właśnie sędziów przed tymi działaniami,
taki, no, zawsze zdarzają się czarne przysłowiowe owce, które obniżają autorytet wymiaru sprawiedliwości, którzy działają wbrew jego interesom. Nawet środowisko sędziowskiemu powinno na tym zależeć, żeby takie sytuacje niwelować, żeby rzeczywiście, żebyśmy my mogli czuć to jako Polacy, że to są czyści ludzie. Absolutnie takim tak. Może mnie też sądzić, bo sam jest prawy i czysty. Ale jeżeli chodzi o taki szerszy kontekst, to ja bym dodał jeszcze tutaj jedną rzecz, bo orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z listopada zeszłego roku zawiera właśnie jedno takie postanowienie czy jedną tezę, która w mojej ocenie jest bardzo niebezpieczna. Mianowicie on, Trybunał w tamtym orzeczeniu, który generalnie jest korzystny, prawda, to zawiera pewne sformułowanie, które jest niebezpieczne. Mianowicie Trybunał, to jest jego zresztą stała tendencja, próbuje lansować tezę o wyższości prawa Unii Europejskiej nad konstytucjami państw członkowskich, w tym wypadku konstytucją polską. I to jest bardzo niebezpieczne i to jest właśnie takie otwarcie flanki, gdzie możemy mieć do czynienia z kolejnymi tego typu działaniami Trybunałów w przyszłości, na przykład w odniesieniu do spraw z zakresu rodzinnego, gdzie będzie nam się próbowało na przykład przeforsować obowiązek legalizacji związków partnerskich, w innych sprawach, gdzie w sposób ewidentny nie mamy do czynienia z możliwością ingerowania przez prawo europejskie właśnie w nasz porządek prawny, ale możemy się obawiać, że Trybunał Sprawiedliwości może próbować, no właśnie wbrew traktatom w ostateczności, bo traktaty w żaden sposób tego na to nie przyzwalają, właśnie będzie próbował przez swoje orzecznictwo narzucać nam jakąś lewicową w ostateczności agendę. Bo to, co jest też ważne w tym sporze, to, że my przez cały czas podkreślamy, że kwestie wymiaru sprawiedliwości, kwestie organizacji, ustroju wymiaru sprawiedliwości, one są wyłączone spod kognicji Trybunału Sprawiedliwości. One nie podlegają pod ocenę z punktu widzenia zgodności prawa polskiego z prawem unijnym. I o to w rzeczywistości toczy się spór. O sprawy gospodarcze i również o prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim. Bo tak się umawialiśmy, tak to wygląda w traktatach. A teraz Trybunał wspólnie tutaj z Komisją Europejską, no to jest taka stała tendencja instytucji europejskich, tych centralnych do poszerzania swojej władzy, próbują ograniczać suwerenność państw członkowskich i to jest ten szerszy kontekst. No bo też opozycja cieszy się, Komisja Europejska, tak chociażby pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, że Komisja Europejska po raz kolejny przyszła Polsce z pomocą, prawda, przed rządem Prawa i Sprawiedliwości. Mamy do czynienia tutaj. Można być w demokratyczny sposób, bo tak wskazały wybory, prawda? Może ktoś konstytuować rząd, może podjąć te działania, do których jest uprawniony przez naród, bo naród to zdecydował. Absolutnie tak. 13 października zeszłego roku Polacy w wyborach po raz kolejny, co jest naprawdę bezprecedensowe w historii III Rzeczypospolitej, po raz drugi wskazali Zjednoczoną Prawicę jako zwycięzcę wyborów, jako tych, którzy otrzymują mandat, bezwzględną większość w parlamencie. I to jest tutaj fundamentalne i ważne, więc demokratyczna legitymacja na przykład Krajowej Rady Sądownictwa uzyskuje tutaj jeszcze ten dodatkowy argument, dodatkowy atut. Właśnie Polacy tego oczekują. Polacy chcą większej kontroli instytucji demokratycznych nad trzecią władzę, bo mówimy tutaj, pamiętajmy przecież o konstytucjonaliści zawsze mówią przecież o ważeniu władz, prawda, o check and balance, a nie o jakimś prymacie czy całkowitej separacji, czy prymacie sądownictwa nad wszystkimi innymi władzami. Tu mamy do czynienia ze współpracą. Co dalej z tą reformą? Jutro chyba głosowanie tak w Senacie trafi sprawa z powrotem do Sejmu? No będziemy reformowali dalej wymiar sprawiedliwości, bo to jest jeden z elementów tylko i jeżeli komukolwiek wydaje się, że spróbuje włożyć kij w szprychy i zablokować te reformy, które są potrzebne dla ludzi, powtarzam to bardzo mocno akcentując,
to jest w błędzie. To są bardzo różne obszary. Czy to kwestie dotyczące pomocy przedsiębiorcom poprzez usprawnianie przepisów, czy to kwestie dotyczące dzieci chociażby, będziemy o tym mówili, czy też procedura cywilna, procedura karna, czy kwestia przestępstw niealimentacji. Bardzo wiele jest, czy bezpieczeństwo na drogach, bardzo wiele jest takich... Te sprawy, o których tu pan minister mówi, one prostują, one sprawiają, że rzeczywiście my jako Polacy czujemy się inaczej. No, nawet jak się poruszamy, kiedyś zajeżdżano nam drogę, a dziś możemy. Ciężarowy samochód jedzie po prawej stronie, a nawet osobowym dziś jedziemy gdzieś tam do tego końca i na ten przysłowiowy suwak samochód za samochód. Dziś większa kultura, bo już nad nami jest prawo, pewien przepis, który no, tą kulturę też pomaga nam zachowywać i jak gdyby no, czynić te nawet relacje między ludźmi normalnymi i czujemy się bezpieczniejsi. Z całą pewnością. Czyli ta sfera materialna jest niezwykle ważna, prawa materialnego. Natomiast my rozmawiamy o kwestiach fundamentalnych, no bo jeżeli rozmawiamy o Izbie Dyscyplinarnej, no to jest jeden z fundamentów, no bo jeżeli reformujemy różne obszary prawa, no to ostatecznie sprawa, jeżeli jest jakiś spór, trafia, czy ktoś naruszy jakiś przepis, trafia do sędziego. Kim jest sędzia? Sędzia jest osobą, która ma ogromną władzę. Ma władzę większą niż pan minister, z całym szacunkiem, niż ja, niż ojciec, niż państwo. Mają ogromną władzę. Dlaczego? Bo decydują o życiu człowieka. Decydują o tym, czy dziecko ma być przy tym, czy tym rodzicu. Decydują o tym, czy ktoś dostanie karę dożywocia, czy 25 lat więzienia. Decydują o sprawach, w których my się poruszamy. Mają ogromną władzę. W tym zakresie mają niezawisłość. Nikt nie jest w stanie wpłynąć. Podlegają konstytucji i ustawie. Nie wszyscy sędziowie, ale akurat ci z sądów powszechnych tak. Konstytucji i ustawą. Więc tutaj mogą być kontrolowani co do zasady tylko w trybie międzyinstancyjnym. Więc mają władzę nad... Dlatego jest ta MIDA. Tak, idzie się po sprawiedliwość. Ma być tak, że oczy mają być z tą przepaską. Ma być waga i ma być miecz, tak? Symbol sprawiedliwości. I teraz widzę protest i widzę sędziów, którzy wychodzą na ten protest, niektórzy, bo to nie jest całe środowisko. I widzę, że na tym samym proteście pojawia się człowiek, który ma sądzić w sprawie korupcyjnej. Jednego ze znanych polityków z przeszłości. Sprawa korupcyjna. I pojawiają się w tym samym miejscu. Czy ja mam prawo oczekiwać, że to będzie bezstronny sąd? Mam prawo oczekiwać, ale czy będzie takim bezstronnym sądem? No mogę mieć wątpliwości. I dlatego to jest bardzo niebezpieczne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest Izba Dyscyplinarna. Czym jest Izba Dyscyplinarna? To jest sąd dla sędziów, dla przedstawicieli zawodów prawniczych, no ale dla sędziów. Między innymi dla sędziów. Sąd dla sędziów, nie dla wszystkich obywateli. I co robi Komisja Europejska? Mówi zawiesić ten sąd. No my nie chcemy tego sądu. Dlaczego powstała Izba Dyscyplinarna? No bo trzeba przypomnieć tutaj różne historie. Przypominam jednego z sędziów, który był uwikłany w słynną aferę, zorganizowaną grupę przestępczą, gdzie okradano w sądzie nas wszystkich tak naprawdę, obywateli. Wielkie pieniądze poszły, są w tle gdzieś tam, sprawy bardzo trudne. Sprawy dotyczące kradzieży pendrive'ów, części od wiertarki. Dlaczego to, niektórzy wyśmiewają, mówią, no po co to mówić? No bo to się w głowie nie mieści, żeby sędzia, a ten zawód to nie jest nawet zawód, tylko misja, to jest ukoronowanie całej drogi. Tak powinno być. Więc jeżeli takie sytuacje miały miejsce, czy to słynne 50 zł, które zostało wzięte na stacji paliw, musimy to przypominać, trzeba o tym mówić, bo każdy z nas byłby skazany za to. Ale akurat w tamtym przypadku sąd zdecydował dyscyplinarny, no nie, trzeba uniewinnić. Dlaczego? Bo sędzia był roztargniony. I to boli społeczeństwo. I dlatego powstała Izba Dyscyplinarna. I dzisiaj Komisja Europejska nam mówi, my nie chcemy tej Izby Dyscyplinarnej. Nie, nie powinna być ta Izba. Nam się nie podoba. To łamie praworządność. To obywatele muszą wiedzieć. To nie jest sąd dla wszystkich. To nie jest Izba dla wszystkich w Sądzie Najwyższym. I trzecia rzecz to jest kwestia dotycząca tego marszu, który był kilka dni temu. Jeżeli się maszeruje w obronie praworządności, to nie wolno łamać prawa. Przecież jest ustawa o ustroju sądów powszechnych i ona mówi, chodzi już o samą nazwę, gdzie się to genosi? No przy wykonywaniu czynności służbowych, w sądzie przede wszystkim, prawda? To jest to miejsce. Dlaczego toga, ten żabot, łańcuch, co uosabia? Całe państwo, nas wszystkich. Ktoś siedzi w imieniu Rzeczypospolitej, wydaje wyroki,
decyduje. No ale to toga nie jest do tego, że sobie paradować po ulicach, chodzić do kina na zakupy, przyjeżdżać do studia i się bawić gdzieś tam. To jest właśnie ten symbol. Jeżeli się mówi o praworządności, to nie można łamać przepisów, a jest przepis, który mówi, gdzie się tej togi używa, gdzie się ją ubiera. To jest przepis ustawy o ustroju sądów powszechnych. To tak na marginesie. Ale może, nie, bo to może być odbiór taki, że te sprawy już tak daleko poszły i tak źle są procedowane, że my już z sądów musimy wyjść na ulicę. Ale dobrze, ale nikt nie zabrania protestować. Przecież ja nie mówię o tym, że przecież sędziowie są takimi samymi obywatelami jak każdy inny. Takimi samymi, powtarzam. Czyli nie mają więcej praw niż państwo. Mają takie same prawa. To wynika z konstytucji, z jednego z przepisów. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że mają prawo oczywiście protestować. Tylko tu jest bardzo cienka, delikatna granica. Bo w konstytucji jest taki przepis, który mówi, nie wolno sędziemu prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów, niezawisłością sędziowską. I teraz, co to znaczy działalność publiczna, nie dająca się pogodzić? To jest nieostre, prawda? Bardzo nieostre, ale dlatego o tej temidzie mówiłem. Dlatego mówię o tym symbolu, o tej przepasce, o tej wadze, mieczu, że musi się charakteryzować sędzia przymiotem bardzo ważnym. Bezstronnością. I sędzia musi uważać. Na koniec powiem jeden z przykładów. Jesteśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tam jest wielu sędziów tak zwanych delegowanych. Czyli jest sędzią, jednocześnie pracuje na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie zdarzyło mi się, a jestem już któryś rok wiceministrem, chyba czwarty rok, ponad 4 lata, żeby któryś z tych sędziów powiedział, jak przyjeżdżają dziennikarze, że on pójdzie, on się wypowie. Zawsze się bronią przed tym, bo mówią, my jesteśmy bezstronni. Panie ministrze, ja na początku tego nie rozumiałem, dopiero potem zrozumiałem. Na samym początku, jak byłem wiceministrem, mówię, ale to pani stanie ze mną, pani sędzio, i pani dopowie. Nie, nie, panie ministrze, my mamy przepisy. Przepisy, panie ministrze, ja chcę być bezstronna, ja jestem sędzią. I to rozumiem. Natomiast nie rozumiem sędziego, który potrafi iść do studia, kontestować władzę ustawodawczą, wykonawczą, być celebrytą, paradować gdzieś tam na jakichś protestach. Tak nie może być. To o to właśnie chodzi i o tym staramy się przekazać tę informację społeczeństwu. To nam się nie podoba. Dziś pan minister na konferencji, ale też wczoraj w Senacie wiele mówił, tak przytaczał chociażby wypowiedzi byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, pana prezesa Andrzeja Czeplińskiego z 2004 roku, który powiedział, że Krajowa Rada Sądownicza to państwowy związek zawodowy konserwujący interesy źle służące polskiemu sądownictwu. Dodał też, że pan prezes mówił także, że sądy i sędziowie zbierają więcej ocen negatywnych niż pozytywnych w badaniach opinii publicznej. Cytował, media informują o wcale licznych, jak na profesję ludzi, o nieskazitelnych charakterach, aferach korupcyjnych, pijanych sędziach w gmachach sądów, pijanych sędziach za kierownicą samochodów, sprawcach przestępstw pospolitych, tutaj pan minister opowiadał. I jeszcze cytat prezesa Jerzego Stępnia. KRS dba o interesy korporacji sędziowskiej, natomiast nie jest organem, który dba o prawdziwą niezawisłość. Więc to też w jakiś sposób otwiera oczy, bo to nie mówi prezes ustanowiony, można powiedzieć, tak jakby ktoś powiedział, przez Prawo i Sprawiedliwość, ale to byli ludzie, którzy cieszyli się, można powiedzieć, no jakąś reputacją za poprzednich rządów, kiedy rządziło PO z PSL-em. Dokładnie tak. Jeszcze tak sobie pomyślałem dzisiaj, jak przeglądałem właśnie te wypowiedzi z przeszłości i dzisiejszą opinię Komisji Weneckiej, że przypomniał mi się ten film Powrót do przeszłości. Tych członków komisji należałoby wsadzić do tego samochodu i przenieść ich rzeczywiście w czasie 10 lat wcześniej, bo te diagnozy, które oni formułują, to dotyczą właśnie raczej tamtej sytuacji, kiedy słusznie zresztą wówczas pan profesor Rzepliński czy pan sędzia Stępień właśnie tego typu oceny formułowali. Szkoda, że zmienili zdanie. Myślę, że to jest bardziej związane nie z podejściem obiektywnym do rzeczywistości, tylko z jakimiś związkami polityczno-towarzyskimi niestety. Natomiast
porównując te sytuacje i jakby podsumowując też te ostatnie 4 lata, można by rzec w ten sposób, że przez ostatnie 4 lata naprawdę wielokrotnie słyszymy ze strony opozycji, ze strony tych rozpolitykowanych sędziów, że kończy się w Polsce demokracja, kończy się praworządność i jakie mamy tego efekty. Bardzo dobrze pokazał ten marsz, gdzie rzeczywiście naruszano prawo, używając stóg w sposób łamiący godność zawodu sędziego, ale ten marsz był chroniony przez policję, a jednocześnie w Paryżu, która zgodnie z opinią Komisji Weneckiej jest tym praworządnym państwem, gdzie ta kultura polityczna i prawna ma być rzekomo wyższa, dochodziło naprawdę do scen, w których przedstawiciele zawodów prawniczych, adwokaci byli siłą wręcz wyrzucani z gmachu sądu, turbowani, jeżeli nie bici. I to jest właśnie to porównanie. W Polsce od 4 lat ma być rzekomo koniec demokracji i praworządności, a w mojej ocenie mamy do czynienia tutaj z właśnie sytuacją, w której ta praworządność jest przede wszystkim naruszana przez tych sędziów, którzy ramię w ramię z politykami łamią zasady bezstronności. Dziękuję. Takie dobre rzeczy, które, bo to myślę, że tu jeszcze słuchacze czy widzowie będą pytali o to, też ciekawi jesteśmy ich opinii, co ludzie myślą o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o te ustawy i reformę wymiaru sprawiedliwości, ale chociażby to losowanie przydziału spraw, losowanie sędziów, tak? Dziś nie jest tak, że ktoś, któryś z sędziów będzie się zabierał za taką czy inną sprawę, że może to na przykład być w opinii publicznej jakoś nawet ukartowane, że możemy nie przemóc tej sprawy, że boimy się, bo jak ten dostanie, no to bo ma na przykład złą reputację, mimo że jest niezależny, niezawisły i tak dalej, to no właśnie. I to też jest sprawa, którą państwo wprowadzili. Losowanie, chociażby losowanie spraw i sędziów. Dokładnie tak. To była zresztą jedna z pierwszych decyzji, prawda, pana ministra Ziobro, żeby uruchomić ten projekt. Również bardzo skomplikowany projekt z punktu widzenia technologicznego, informatycznego, żeby ten system losowania spraw zorganizować. I już 2 lata temu wdrożyliśmy losowanie sędziów w tych składach jednoosobowych, w zeszłym roku w 3-osobowych i ławników. I ten system rzeczywiście działa. Teraz już nie będziemy mieli do czynienia z sędzią na telefon, prawda, jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej. Czy też ten system w ostateczności służy też rozbiciu pewnych takich układów towarzyskich związanych właśnie z aktualnym prezesem czy przewodniczącym wydziału. Zawsze jest takie niebezpieczeństwo. Ja nie chcę tutaj rzucać oczywiście oskarżeń bez podstawy, ale teoretycznie jest takie niebezpieczeństwo, że osoby bardziej zaprzyjaźnione z prezesem czy z przewodniczącym wydziału, one mogą otrzymywać sprawy prostsze, łatwiejsze, a ci, którzy są mniej lubiani, tak to określmy, skomplikowane, obszerne, wymagające więcej czasu, więcej wysiłku, a potem sędziowie są oceniani na podstawie ilości spraw rozstrzygniętych w terminie, prawda? I widzimy, do czego może prowadzić sytuacja, w której to prezes czy przewodniczący wydziału będzie miał wpływ właśnie na tę sytuację. My z tego zrezygnowaliśmy. My chcieliśmy przeciąć jakiekolwiek tutaj możliwości wpływania i wprowadziliśmy rzeczywiście system, w którym sędziowie po prostu są losowani. I to jest też ważne, bo dzięki temu łatwiej jest osiągnąć w dłuższym okresie czasu ten równomierny przydział spraw dla poszczególnych sędziów. Oczywiście losowanie to losowanie i sprawy nadal są jedne prostsze, a inne trudniejsze, ale w dłuższym okresie czasu no, sam rachunek prawdopodobieństwa pokazuje, że te sprawy będą po prostu przyznawane bardziej równomiernie. Ale to, co najważniejsze, to to, że nie ma już tutaj możliwości wpływu na to, który sędzia jaką sprawę będzie rozstrzygał. Bo nawet jeżeli nie mamy tutaj do czynienia z jakimś działaniem wprost przestępczym, to zawsze
prezes wie, ten sędzia taką ma opinię, bardziej ten ma takie stanowisko w tej sprawie, mógłby mieć pole do manipulacji. Absolutnie to zostało wykluczone i to jest w mojej ocenie jedna z kilku ważniejszych reform, jedno z kilku ważniejszych rozwiązań, które udało się wprowadzić w ostatnich latach w tym zakresie, które właśnie gwarantuje to prawo do rzetelnego i uczciwego procesu dla wszystkich Polaków. Pan minister wspominał o budżecie czy o służbie więziennej. A co bym mógł opowiadać do nocy na ten temat? Wczoraj 4 godziny rozmawialiśmy w Sejmie, w czasie komisji. To też kuriozalna historia z wnioskiem, który się pojawił na sam koniec tego posiedzenia, bo powiem tak, rozmawialiśmy o kwestii funkcjonowania służby więziennej, tak zwanych przywiezionych zakładów. Ja tu nie chcę, przedsiębiorstw nie chcę tutaj zanudzać państwa tym. Natomiast jest jedna historia ciekawa. Otóż ja w czasie tej komisji prosiłem jednego z pułkowników, żeby przedstawił ze służby więziennej nasze osiągnięcia. Co nam się udało zrobić w ciągu ostatnich kilku lat? Akurat tak się składa, że w tym obszarze moim poprzednikiem szanownym był pan obecny poseł Patryk Jaki. Kiedy miałem okazję wysłuchać dużo takich słów nieprawdy w czasie tej komisji, zdecydowaliśmy się ujawnić różne rzeczy. I pokazaliśmy między innymi program modernizacji służby więziennej, którego nigdy nie było. W służbie więziennej nigdy nie było programu modernizacji. My daliśmy 1,5 miliarda złotych na to, żeby w mundurach porządnych wreszcie byli funkcjonariusze, samochody, żeby kupili, infrastrukturę, żeby poprawić, żeby podnieść uposażenie dla ludzi, wynagrodzenia dla pracowników cywilnych. No wiele naprawdę dobrych rzeczy. 1,5 miliarda. Ten program się kończy w tym roku. To zrobiliśmy. Tam było zero. U nas 1,5 miliarda. Program Praca dla Więźniów. My zatrudniamy pracowników miesięcznie więcej spośród osadzonych 13 tysięcy w liczbach bezwzględnych, porównując to z czasami naszych poprzedników. To jest 20% więcej więźniów pracuje dzisiaj niż w czasach naszych poprzedników. Mamy duży Fundusz Sprawiedliwości. 7% z wynagrodzenia każdego osadzonego idzie na Fundusz Sprawiedliwości. A im się nie udało tego zrobić. My z tego funduszu, zresztą nadzoruje go bezpośrednio Marcin, udaje nam się na przykład zakupić kamizelki odblaskowe dla dzieci, żeby były lepiej widoczne na drodze. Za to jesteśmy atakowani. Sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych za 100 milionów. Każda jednostka, jeżeli się zgłaszała, dostała taki sprzęt. My ten program, pan minister Ziobro zdecydował, że taki program powinien być, bo to ludziom ratuje życie. To również zaatakowali nas za to. Szpitale. Pokazaliśmy system dozoru elektronicznego, czyli ktoś w warunkach wolnościowych odbywa karę pozbawienia wolności. Jest taka możliwość. W czasach Platformy Obywatelskiej wpadli na taki genialny pomysł, że właściwie to nie powinni ludzie, którzy są skazywani na karę pozbawienia wolności, odbywać tę karę. W tym systemie tylko ci, którzy są na karę ograniczenia wolności. Więc było 20 takich kilka kar, jak przejmowaliśmy ten system i tyle osób było w tym systemie z ograniczeniem wolności, a ci, którzy byli skazani wcześniej na karę pozbawienia wolności, to wygaszano. Dzisiaj jest 5 tysięcy osób. Mogą spłacać na przykład swoje zaległości alimentacyjne. My wiemy, gdzie ci ludzie są. Jeżeli zdejmie tą opaskę, to wiadomo, że to jest tak, jak ucieka z więzienia. 5 tysięcy osób jest, ale pracuje. Dlaczego to jest dobre dla podatnika? Dlatego, że to kosztuje 300 kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Państwo. Ale ci ludzie też za coś poszli do więzienia. Ale pytanie, jeżeli skazani są na rok pozbawienia wolności, nie więcej. Może złożyć wniosek. Nie musi się godzić na to. Sąd penitencjarny musi zdecydować. To nie jest tak, że kogoś się zmusza. Jeżeli jest kara do jednego roku pozbawienia wolności, ma prawo skorzystać z czegoś takiego. To sąd zdecyduje ostatecznie. Natomiast do czego zmierzam? 300 kilkadziesiąt złotych miesięcznie utrzymanie takiego więźnia. Ta opaska, ten system i tak dalej. Jakby przebywał w więzieniu? 10 razy więcej. I teraz, najciekawsze na koniec. Wczoraj tłumaczymy to przez kilka godzin, że tak naprawdę nie powinniście, mówię do opozycji, ruszać tego tematu, bo wy macie same porażki na koncie. A my mamy sukcesy i to naprawdę duże sukcesy. I możemy się tym chwalić. Składają wniosek
o odwołanie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro za to, co się dzieje w Służbie Więziennej. No kuriozum po prostu, kuriozum. Więc jeżeli tak ma wyglądać funkcjonowanie opozycji i tak rozumie, postrzega swoje działanie na scenie politycznej, to zawsze będzie problem, bo to nie jest konstruktywne. To nawet jeżeli ja mówię, że to jest czarne, no oni mówią, że to jest białe. Ja mówię białe, oni mówią czarne. No nie może tak być. I przedstawiamy to na liczbach, obrazujemy. No przecież już nie można dyskutować z liczbami, z konkretnymi danymi. A jednak okazuje się, że można. Więc to jest chociażby właśnie Służba Więzienna i to, co udaje nam się w tej chwili zrobić w tej Służbie Więziennej, którą staramy się modernizować. To nie jest takie proste, ale zależy nam bardzo. Między innymi ten cały program budowy hal. 40 hal budujemy, już 30 jest zbudowanych. Jeszcze mamy część hal do wybudowania. Zostaliśmy zaatakowani brutalnie za ten program. Dlaczego te hale? No i pokazywaliśmy. A ile kosztuje, ile państwu przynosi jeden więzień, który pracuje? Przecież to są miliony miesięcznie, dziesiątki milionów. To są wielkie pieniądze. My budujemy hale. Przedsiębiorca ma prawo zbudować taką halę i prowadzić swoją działalność, ale przedsiębiorcy też się to musi opłacać. Więc jakąś tam potrąca mu się część, 35% dokładnie z wynagrodzenia, potrąca mu się dla przedsiębiorcy, jest zwrot, tak? Więc ci ludzie tam pracują, nie siedzą w celach i zastanawiają się, jak tu wrócić do przestępczości, tylko się resocjalizują. No, przecież to jest oczywiste. To jest dobre, bardzo dobre. No i za to jesteśmy atakowani. To taki przykład pierwszy z brzegu pokazujący, jak funkcjonuje polska opozycja. Panowie, mamy też i pierwszy telefon, ale może przypomnę numery do studia. Zapraszam i słuchaczy, i widzów Telewizji Trwam. Słuchaczy prosimy też o telefonowanie właśnie dziś do telewizji. 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów Telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże, proszę nam się przedstawić. Na imię mam Józef. Prosimy. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam wiceministrów. Dziękuję. Sprawiedliwości. Halo. Jesteśmy panie Józefie i prosimy o zabranie głosu. Może pan do nas mówić. Ja bym chciał porozmawiać z ministrami i zadać im pytanie. Pierwsze pytanie to mam takie. Kiedy te hieny sądowe, ci sędziowie zaczną pracować uczciwie dla naszej ukochanej ojczyzny? Oni tylko żerują na naszych podatkach. My ciężko robotnicy pracowaliśmy, walczyliśmy o wolność solidarności. Wy walczyliśmy wolność, a oni całe życie, cały czas nie pracują w ogóle i oni se bez królowie mają w Polsce. Dokąd tak będzie to trwała ta sytuacja w naszej ukochanej ojczyźnie? Panie Józefie, to pierwsze pytanie. Drugie? Drugie pytanie to mam takie, że ja już od 2013 roku jestem, włóczę się po sądach, bo przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych i zrobili mnie chorym człowiekiem. Zrobili mnie i podali mnie do sądu o ubezwolnienie. I sprawa się toczy już w Sądzie Najwyższym. I w ogóle nie wiem, kiedy się to zakończy, a to już trwa 30 przeszło lat. 30 przeszło lat. No i kiedy zaczną ci adwokaci uczciwie pracować, bo oni są w korporacjach i te korporacje im blokują w ogóle zajmowanie się sprawami indywidualnych obywateli. I oni też nic nie mogą zrobić, bo oni mają górę nad sobą. Panie Józefie, dziękuję panu za te hieny sądowe, przepraszam, bo to zawsze możemy innych wyrażeń używać i też wyraźnie coś powiedzieć. Panowie, jak to jest? Pierwszy przykład z brzegu, jeśli można, ojcze, to właśnie w tej aktualnej nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych mamy rozwiązanie, które ma odblokować pewną taką
sytuację, która zaistniała na skutek właśnie pewnej obstrukcji sędziów, bo mamy w tym momencie, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, jakieś 10% nieobsadzonych etatów sędziowskich, tylko dlatego, że właśnie opiniowanie kandydatów na sędziów jest blokowane. Ta regulacja właśnie wprowadza terminy, po przekroczeniu których po prostu ten kandydat, można powiedzieć tak niejako automatycznie, jest kierowany dalej do kolejnego organu, zazwyczaj już do Krajowej Rady Sądownictwa, i jego kandydatura może być rozpatrywana. To taki jeden pierwszy z brzegu przykład, który pokazuje, że reagujemy, na bieżąco reagujemy na tę sytuację, no bo trzeba sobie zdawać sprawę, że 10% to jest jakieś już ponad 700 tysięcy sędziów, którzy mogliby sądzić, a te etaty są nieobsadzone. To jest pół dużej apelacji, pół województwa, prawda, jakby było bez żadnego sędziego, żeby to tak obrazowo przedstawić. No i oczywiście wiele innych rozwiązań, które mają dyscyplinować, które mają, można powiedzieć, niejako z jednej strony wymusić na sędziach, żeby na przykład te rozprawy w sprawach cywilnych odbywały się częściej, a nie co 2 czy 3 miesiące. Na przykład wspomniana tutaj przez Michała reforma, obszerna reforma zeszłoroczna kodeksu postępowania cywilnego, ona będzie jakby dawać swoje efekty w najbliższych miesiącach, ale na przykład tam jest bardzo ważne rozwiązanie, że w postępowaniu cywilnym mamy co do zasady posiedzenie takie organizacyjne, gdzie strony się spotykają i sędzia właśnie wyznacza plan rozprawy, a co do zasady sprawa powinna być rozstrzygnięta na jednej rozprawie, co jest bardzo ważne. Jeżeli to jest niemożliwe, to właśnie te rozprawy mają być wyznaczone w jakimś rozsądnym terminie, jedna po drugiej, a nie w przeciągu lat czy 2 czy 3, jak to często się niestety dzieje. A więc to rozwiązanie, również w procedurze karnej mamy do czynienia z często rozwiązaniami, które po prostu przeszkadzają sędziom w sprawnej pracy, bo to oczywiście nie jest tak, że sędziowie tylko nie pracują i myślą, jakby tutaj nie pracować, ale rzeczywiście jest wiele regulacji. Na przykład w procedurze karnej mieliśmy do czynienia z sytuacją naprawdę śmieszności wręcz, gdzie sędzia musiał odczytywać przez kilkanaście godzin wyrok do pustej sali, bo nikt się nie stawił, prawda? To ośmiesza po prostu wymiar sprawiedliwości i tego typu regulacje wprowadzamy, żeby na przykład w takiej sytuacji nie było obowiązku odczytania publicznego wyroku, prawda? I wiele innych rozwiązań w procedurze cywilnej, w procedurze karnej, które mają na celu właśnie usprawnienie postępowania, tak aby one nie trwały latami. Dziękuję. Ja od razu jeszcze dodam, że pan może skorzystać z takiej instytucji skargi na przewlekłość postępowania. My tutaj też pewne zmiany przeprowadziliśmy i to już było jakiś czas temu. Nie znamy oczywiście tego postępowania, ale to jest badane. Może pan także napisać do resortu sprawiedliwości. My nie wkraczamy w sferę judykacyjną, że tak powiem, sądu, natomiast mamy prawo wystąpić o zbadanie, jak są czynności podejmowane, czy w ramach takiego nadzoru natury administracyjnej. I zawsze może pan złożyć także taką prośbę do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale administracyjnej, to jest ważne, że nie wkraczamy w sferę orzeczniczą. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mocne słowa pod adresem sędziów, ale powiem tak. Znaczna część sędziów w ogóle się nie interesuje, szanowni państwo, tymi wydarzeniami politycznymi. To też trzeba powiedzieć tutaj uczciwie. Takich pracują, sędziów, robią swoje. Robią, tak? Po prostu swoje, to co mają robić. Proszę nie patrzeć też na całe środowisko sędziowskie, które ma rzeczywiście wiele przywilejów. I to też trzeba uczciwie powiedzieć, bo mają swój system emerytalny, bo mają oczywiście swój system wynagradzania, naprawdę znakomity, bo co roku jest to relacjonowane do przeciętnego wzrostu wynagrodzenia, a więc na przykład na rok 2020 wzrost o 7%. To jest bardzo dużo. To jest inny zupełnie system wynagradzania. Mają immunitet formalny, ale mają. Natomiast też, uczciwie to trzeba powiedzieć, ale też nie mówiłbym o całym środowisku, że tak jak pan tutaj użył tego mocnego sformułowania, jest część tego środowiska, która widać bawi się w polityków. To znaczy oni nie chcą
zarzucić togi i nie chcą przyjść do nas, do naszego środowiska politycznego. Nie wiem, co tym powoduje, może to jest wynagrodzenie, może jakieś inne rzeczy, trudno powiedzieć. My zapewniamy immunitet nie tylko formalny, ale też materialny, ale proszę się nie bać. Są tacy ludzie w parlamencie, którzy nie są sędziami, byli sędziami, a nie można być sędzią i politykiem. Właśnie dlatego ustawodawca tego nie chce, bo to jest niebezpieczne. Sędzia i polityk to się wyklucza w tym momencie. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam bardzo serdecznie ojca Grzegorza i gości studio. Kłania się Danuta z okolic Sanoka. Najpierw bardzo serdecznie dziękuję Telewizji Trwam i Radio Maryja za ten wspaniały program. Bo wszyscy ludzie w świecie, Polacy szczególnie, mogą dowiedzieć się prawdy. I chciałam się podzielić taką swoją refleksją. Ja jestem prostą osobą. Ale gdy przyglądam się, co się teraz dzieje w Senacie, to przecież rozum w głowie się obraca. No co ten pan marszałek wyobraża sobie? On się stawia ponad prawem. Czuje się chyba ważniejszy od Pana Boga. No bo jak można, jaki to jest człowiek, który nasze sprawy wewnętrzne wywozi za granicę? Czy pan marszałek swoje sprawy rodzinne staje w kościele na ambonie i mówi, że u mnie jest to źle, ludzie pomóżcie mi? Przecież to jest nienormalne, to jest nieludzkie. To jest po prostu zdrajca. To nie jest Polak. Bo żaden uczciwy Polak nie wynosi swoich spraw poza granicę swojej ojczyzny. No jeżeli ktoś nie wie, co się zrobi z zdrajcą, jeżeli ktoś nie wie, co się robi ze zdrajcą, to ja mu powiem. Zdrajcę wyrzuca się, powinien być pozbawiony obywatelstwa. I to, co mówił pan minister, ja nie powiem, że wszyscy sędziowie są źli, ale przede wszystkim ci, którzy wychodzą na ulicę, to są potomkowie tych, którzy nie zostali wyrzuceni, pozbawieni pracy w sądzie, którzy tak tragicznie traktowali, no, wystawiali, jakby to powiedzieć, żebym dobrze ujęła. Proszę mi wybaczyć, jestem podekscytowana, ale naprawdę boli mnie bardzo to, co się dzieje w Polsce. Ci Polacy, którzy wynoszą swoje sprawy nasze rodzinne, polskie, poza granicę, nie powinni pracować ani w Sejmie, ani w Senacie, jeżeli im jest, pani, uważają, że pani Danusiu, dziękuję za tego zdrajcę, przepraszam, bo też pan marszałek pewnie tak myśli, że działa w dobrej sprawie. Ci, którzy go popierają, opozycja też, no, łapie się tego jak przysłowiowy tonący brzytwy. Panowie, jak patrzeć? No bo nieraz ta spuścizna, taka PRL, nie wiem, czy my tak daleko możemy aż sięgać. No, mówimy od 89 roku, już prawie za chwilę 31 lat demokracji w Polsce, od okrągłego stołu, a tu kant kantem się mierzy. Jak gdyby nie potrafimy wyjść z jakiegoś takiego, nie wiem, zaułku albo z tego, co tak nam ciąży, prawda? Myślę, że komunizm, PRL nam dosyć ciąży i tutaj jakiś tam układ władzy, czy te układy próbuje się dziś przenieść też, czy ktoś może próbuje na tym dalej budować może swoją pozycję, swoją niezależność, swoją siłę. Tak, rzeczywiście ten nasz wymiar sprawiedliwości to taka poczwarka, która jest takim, można by to określić, późnym postkomunizmem. To sformułowanie ostatnio bywało używane, bo faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, w której sędziowie po 89 roku rzeczywiście nie podlegali żadnym rozliczeniom. Tylko jeden sędzia został postawiony w stan oskarżenia za zbrodnie sądowe okresu komunizmu. Powiedzmy sobie szczerze, wiemy, że było ich znacznie więcej, ale nigdy za to nie odpowiedział. Oczywiście ci ludzie zazwyczaj już nie są w zawodzie sędziowskim, ale to oni kształtowali przecież tych ludzi, którzy teraz sądzą, prawda? To oni nadawali ton, to na nominacjach pierwszych sędziów sądów apelacyjnych z 90 roku widnieją podpisy nikogo innego, ale ówczesnego prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, prawda? To jest trochę takie symboliczne, ale to pozostało.
I myślę, że te problemy często właśnie z rozpolitykowaniem, złamaniem w ostateczności prawa, czy to na marszu, czy przez rozpolitykowanie sędziów, jest jakąś tam konsekwencją tego środowiskowego antyetosu, który wykształcił się właśnie jako te dziedzictwo postkomunizmu. I to jest właśnie ten realny problem, z którym się w tych dzisiejszych czasach zmagamy. I jeżeli chodzi o te, o zagranicę, jeśli można tak się wyrazić, no to jest właśnie z kolei próba podważania demokratycznego mandatu polskiego parlamentu do decydowania o kształcie polskiego ustroju, o kształcie wymiaru sprawiedliwości. Polacy, jeszcze raz powtórzę, już dwukrotnie potwierdzili ten mandat dla Zjednoczonej Prawicy do reformy wymiaru sprawiedliwości, a skoro nie dało się wygrać wyborów, to trzeba szukać tego wsparcia gdzieś u czynników zewnętrznych i powiedzmy sobie szczerze, wprost łamiąc polską konstytucję. No bo oczekiwanie, że instytucje zagraniczne będą oceniać kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, jest sprzeczne z prawem europejskim i sprzeczne z polską konstytucją. Więc to jest coś, co jest najbardziej niedemokratyczne i niepraworządne, więc diabeł się w ornat ubrał. Może być tak, że pan marszałek Grodzki czy opozycja, która w Senacie ma większość, boi się, że no mimo, że nawet zablokowałaby, no to wraca to do Sejmu i sprawa pójdzie do przodu, więc może tu próbuje się rozdmuchać tą sprawę, będąc w jakiś sposób bezsilnym wobec faktów, które mają miejsce i tej reformy, która się dokonuje, bo sędzia, który jest uczciwy, wydaje się, wykonuje swój zawód, ma swój autorytet, nie powinien bać się dyscyplinowania, no bo jak go dyscyplinować, jak to jest człowiek na wskroś prawy? Można powiedzieć tak, że kiedy pierwszy raz miałem okazję zobaczyć ten projekt, jest projekt poselski, to rozmawiałem z jedną z osób, która jest sędzią i mówię, pani sędzio, jak pani powie, jakie ma pani wrażenie, tak, po przeczytaniu tego dokumentu. I ona powiedziała pierwsze zdanie i to pamiętam, panie ministrze, że ten uczciwy sędzia nie będzie się bał, to nie ma żadnego problemu, no bo no w czym jest problem? Że skonkretyzuje się pewne obszary odpowiedzialności, no na przykład co się pojawia, no, że nie wolno podważać statusu innego sędziego. No nigdy nie wolno było podważać, ale skoro jest to problem, że jakiś sędzia w jednym z sądów okręgowych, teraz już rejonowych, ma dylemat jakiś ogromny i decyduje się na podważanie sędziego, bo mówi, że KRS jest upolityczniona, więc nie wiadomo, czy on jest sędzią, a tego nie wolno robić, no to zostało to wpisane właśnie do tej ustawy, do tych ustaw, że tego nie wolno robić. Tego uczono na wydziałach prawa, Zawsze tak było, że nie wolno było podważać statusu innego sędziego. Dlaczego nie wolno było podważać? Bo, szanowni państwo, to znaczy, że podważa się nas wszystkich. Bo akt nominacyjny to jest akt pana prezydenta. Akt prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akt, który jest ostateczny. Nawet gdyby były jakieś uchybienia po drodze, to jest akt uzdrawiający całą tą sytuację. I to oznacza, że jeżeli się podważa ten akt, to znaczy, że się nie uznaje prezydenta jako człowieka, który ostatecznie decyduje o tych sprawach. Tak to jest w Konstytucji przewidziane, to jest jego prerogatywa. To prezydent na końcu. KRS mu przedstawia kandydatów. A pan prezydent co? Albo decyduje tak, albo nie. Mieliśmy prezydenta Kwaśniewskiego. I nie musi się tłumaczyć. Oczywiście, zawsze tak było. Nie musi się nikomu tłumaczyć. I teraz znajduje się sędzia, jeden z 11 tysięcy i mówi, nie, no, ja uważam, że tamten to nie jest sędzia. Więc co robi? On podważa nas wszystkich. I to trzeba w ten sposób też rozumieć. Więc co zrobiliśmy w tych ustawach? No wpisaliśmy, że tego robić po prostu nie wolno. Bo każdy sędzia, który zna podstawy chociażby, fundamenty, funkcjonowania całego systemu, wie, że tego nie wolno robić. Ale skoro musieliśmy wpisać, to wpisaliśmy. To się nie podoba. Jeszcze jedna rzecz z tą wizytą u pani Jurowej, pani komisarz. To jest bardzo ciekawa historia. Pani Jurowa się wywodzi z Czech. W Czechach nie ma Rady Sądownictwa. To tak na dzień dobry chcę powiedzieć, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, bo za chwilę rozumiem, że pani komisarz przyjedzie i będzie się wypowiadała na temat funkcjonowania naszej Rady Sądownictwa. Ale to w Czechach nie ma tej Rady Sądownictwa. To jest raz. Dwa,
jest wątpliwość co do upolitycznienia systemu nominacji sędziowskich. No w Czechach to jest bardzo ciekawy system. Tam decyduje prezydent, ale kontrasygnata musi być rządu. Kogo? Rząd to są politycy. Czyli politycy decydują. Bez zgody polityka w Czechach sędzią nie zostaniesz. No ale rozumiem, że pani komisarz przyjedzie i będzie nas wypytywała, jak to ten upolityczniony system polski działa, chociaż w Polsce nie ma żadnej kontrasygnaty rządu. I trzecia rzecz. Niedawno w Czechach przetoczyły się przez różne miasta czeskie potężne zgromadzenia ludzi. Tam ludzie mówili, że jest niebezpieczeństwo funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, bo jest niebezpieczeństwo naruszenia niezależności. Nie wchodzę w spór, tu dotyczyło prezydenta, wymiany ministra sprawiedliwości. Nieważne, to jest nieważne. Spory, gdzie dużo więcej osób się pojawiało na takich zgromadzeniach niż w Polsce. Czy ktoś z państwa słyszał o tym? Nikt, podejrzewam, albo niewiele osób. Dlaczego? Bo oni mają inną opozycję. Inną opozycję. To polska opozycja potrafi jechać do Brukseli i tylko podgrzewać. I oni po prostu pławią się w tym, zadowoleni, bo uderzają w Polskę, uderzają w nas. Tego nie rozumiem i tu podzielam pani zdanie. Pani tego nie rozumie, ja też tego nie rozumiem. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Mieczysław z Węgorzewa. Pozdrawiam serdecznie ojca i panów ministrów. Mam takie spostrzeżenie co do obecnej sytuacji z wymiarem sprawiedliwości. Ja to widzę tutaj związek przyczynowo-skutkowy. A mianowicie, biorąc pod uwagę minione lata, zwłaszcza te ostatnie 8 lat, gdzie w sposób grabieżczy dokonywało się rabunku naszych dóbr narodowych, gdzie powiedzmy setki miliardów z VAT-u wypłynęły za granicę, gdzie teraz toczą się rozmaite postępowania, żeby to w jakiś sposób przywrócić czy odwrócić, to naturalną rzeczą jest, że ci, którzy tego dokonywali, chcieliby mieć jakiś tam przyczółek w tym wymiarze sprawiedliwości, żeby uniknąć tejże odpowiedzialności. I stąd właśnie jest cała ta nagonka na ten wymiar sprawiedliwości, łącznie z unijnymi, z tymi państwami, bo tam też znaczne aktywa w sposób nielegalny do ich obywateli, do przestępców wpłynęły z całą pewnością. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jeszcze taka, mam pytanie do panów ministrów. Mówi się, że sędzia orzeka zgodnie z literą prawa i z własnym sumieniem. O ile prawo można w jakiś sposób zapisać, jest do niego wgląd, w jaki sposób wejrzeć w sumienie sędziego. No przecież jeżeli będzie o dwóch przeciwstawnych powiedzmy poglądach, sumieniach, to nawet jeżeli ta litera prawa, to mogą być dwa różne wyroki. Bo na przykład jeżeli sędzia orzeka, daje kuratora pełnomocnictwo za człowieka, 140 lat miałby w chwili, kiedy ustanawia się dla niego kuratora, to ja się pytam, czy taki sędzia nie powinien być przez nie wiem kogo, ale skierowany na jakieś badania, czy z jego stan zdrowia psychiczny jest w porządku, no bo to chyba jest nienormalna sytuacja, to jest absurdalna wręcz sytuacja. I z takimi sytuacjami ludzie na co dzień mają do czynienia w tych sądach powszechnych, na najniższych szczeblach. Jest naprawdę bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, poprawia się, ale zróbcie wszystko, co jest tylko możliwe. My możemy o połowę racji chleba jeść mniej, ale sprawiedliwość niech będzie sprawiedliwością, jak to mówił poeta. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, panie Mieczysławie, panowie. Cóż można rzec, prawda? Rzeczywiście jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z takim korporacyjnym systemem, jak to było przed 2015-16 rokiem, to tego typu sytuacje mogły pozostać bezkarne. No, rzeczywiście po to też była komisja weryfikacyjna do spraw nieruchomości warszawskich, żeby rzeczywiście pokazać ten ogrom patologii, również niestety w warszawskich sądach, które dopuszczały się rzeczywiście tego typu działań, jak wyznaczanie właśnie kuratora, który miał... Właśnie tu pytanie, co taki sędzia ma na obronę, tak? Jeżeli myślimy, no jego niezależność, jego pozycja, jego autorytet, jego prawa. Dziś, no niby to nieszczęście, które się dzieje przez reformę. Jak bronić się, gdy widzimy taką, to jest patologia, prawda? I co w takiej sytuacji i czy jest jakiś bat na kogoś? Bo tutaj widzimy, jest bat na tych, którzy dokonują reformy z każdej strony.
no, te rozwiązania, które wprowadzamy, Izba Dyscyplinarna i cała w ogóle reforma postępowania dyscyplinarnego, w naszej ocenie służy właśnie bardzo dobrze temu, aby tego typu właśnie czarne owce spośród sędziów wyeliminować. Druga sprawa, to może jeszcze o tym nie wspominaliśmy, jawność oświadczeń majątkowych sędziów. To również jest rozwiązanie, które będzie sprzyjało transparentności i będzie zapobiegało jakimkolwiek pokusom, aby sędziowie... Nikt nie jest wolny, prawda, od takich pokus, żeby nie popadali w jakieś korupcyjne czy quasi-korupcyjne zaangażowanie. I stąd właśnie między innymi jest ten atak. To, że chcemy doprowadzić do transparentności, do jawności, przykładowo przynależność do różnego rodzaju stowarzyszeń, którego ujawnienie proponujemy w najnowszym rozwiązaniu ustawowym, no to spotyka się z oporem, no bo właśnie, bo to uderza w jakiś rodzaj pewnych przywilejów, prawda? I stąd ten atak, a myślę, że go przetrwamy, że to są trochę historyczne, po prostu historyczne ataki ze strony tej rozpolitykowanej grupy sędziów opozycji, która no, widzi rzeczywiście, że ta reforma instytucjonalna wymiaru sprawiedliwości no, zmierza już ku szczęśliwemu finałowi i takim, no, można powiedzieć, rzutem na taśmę ostatni opór, który no, myślę, że go spokojnie przezwyciężymy i że będzie można wtedy już spokojnie również przystąpić do dalszych etapów tej reformy, która już trwa, ale reformy procedur, kognicji, tej wewnętrznej reformy sądów i tych wszystkich usprawnień, które dadzą Polakom właśnie ten komfort, że ta sprawiedliwość rzeczywiście będzie sprawiedliwością i będzie sprawiedliwością też natychmiastową. Nie po 3-5 latach, ale po pół roku czy po 9 miesiącach. Dziękuję. Odpowiadając też panu, to ważny jest proces szkoleniowy, bo jedna z naszych ustaw, ważna ustawa dotycząca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ona właśnie zmieniała cały model szkolenia, ale także ta jednostka, która jest znakomita, tu trzeba od razu powiedzieć, znakomicie prowadzona, to jest ta kuźnia tych ludzi, którzy wchodzą do wymiaru sprawiedliwości i orzekają w imieniu Rzeczypospolitej. I uczy się przepisów, ale uczy się także etyki, pewnych kwestii etycznych. To jest bardzo ważne. Na to nie zwracano uwagi. No, empatii, nie wiem, czy się da nauczyć, czy nie, to już nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale tam się obserwuje tych ludzi. Czy oni są przygotowani do wykonywania tej misji, bo to nie jest zawód, to jest misja wobec społeczeństwa. Proszę pamiętać o tym, że sędzia jest pokornym sługą ustaw, a powiem nawet więcej, narodu. Pokornym sługą narodu. A w Polsce się jakoś źle porobiło. Po prostu praprzyczyna tego to jest rzeczywiście rok 89, gdzie środowisko powinno się samooczyścić, jak to ktoś powiedział, się nie samooczyściło. Nie zrobiono tego, co zrobiono w Niemczech na przykład. Ci, którzy byli związani z tym poprzednim systemem, systemem komunistycznym, skompromitowali się swoimi orzeczeniami, co się stało. Niemiecki ustawodawca jedną ustawą po prostu zrezygnował z nich. 50% po prostu wyrzucił z wymiaru sprawiedliwości. Gdybyśmy to my dzisiaj zrobili, to proszę sobie wyobrazić, co by robiła Unia Europejska. Jak oni by to odebrali? Ale tak zrobiono u naszych sąsiadów. Po prostu jedną ustawą. Jeszcze może jeden telefon. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Zbigniew z Krakowa się kłania. Mamy minutkę, panie Zbyszku. Prowadzącego, panu ministru, jakże bardzo ważna jest ta audycja w dzisiejszych czasach nieprawości, zakłamania. Choćby wziąć pod uwagę, teraz dzisiaj czytamy w naszym dzienniku, bodajże wczorajszym, umorzono sprawę podrzuconych papierów do mieszkania księdza błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszki. I umarza się, przedłuża się sprawę zupełnie do końca, aby później unieważnić to, a to właściwie kompromitacja wielka, żeby te sprawy, które były sfałszowane, podrzucane do mieszkania błogosławionego księdza Popiełuszki. To jest raz. Po drugie, w dzisiejszych czasach, no, taki przykład tego sędziego, który tam miał być roztargniony, się tłumaczył i zabrał to 50 złotych, no więc to jest niesamowicie. A osoba, która może i głodna i tak dalej, wzięła batoniczka i za to do więzienia,
została wprowadzona. No to już tutaj widzimy, co to jest za sędzia, jakieś niezawiści sędziowie, którzy nie stoją na tą powierzoną funkcję, jaką spełniają, bardzo ważną, nie szanują. I dochodzi takiego bezładu, no zupełnie bezładu. Druga sprawa, ta niestety konwencja stambulska doprowadziła do tego, że my w zasadzie sędziowie u nas rządzą ojczyzną, a nie ministrowie. Jeżeli wszystkie sprawy się umarza i tak dalej, no to tutaj nie mamy władzy. Panie Krakowie, panie Zbyszku, dziękuję. Pozdrawiamy Kraków. Nie wiem, czy konwencja stambulska tu, czy może bardziej Komisja Europejska. Dziękuję panowie. Słowo do naszego gościa i podsumowania naszego spotkania. No niewątpliwie polski wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, wymaga tego zasadniczego leczenia i te rozwiązania, które w tym momencie wprowadzamy, ustawa przyjęta przez Sejm, aktualnie w Senacie, jest właśnie tą ustawą, która koryguje, która naprawia te elementy, które jeszcze były do naprawienia i bardzo liczymy, że ona będzie bardzo szybko w parlamencie przeprowadzona, bo na to czekają Polacy. Na to czekają Polacy, którzy rzeczywiście oczekują, że polski wymiar sprawiedliwości będzie działał sprawnie i sprawiedliwie. Dziękuję. Rozmawiamy o niezwykle ważnej tematyce, tak jak powiedzieliśmy na początku, jeden z filarów państwa. Państwo się nigdy nie będzie rozwijało, jeżeli nie będzie zdrowy wymiar sprawiedliwości. Myślę, że on chorował i to bardzo ciężko. To najlepiej widać, jakie zaufanie było do sędziów chociażby, jaki status sędziego jest w społeczeństwie. To też pokazuje, że potrzebne są te zmiany. To jest bardzo ważne. I te ustawy, nad którymi procedujemy, to są ustawy w istocie dyscyplinujące. Nie kagańcowa ustawa, jak niektórzy mówią, bo to jest właśnie taka wrzutka, kagańcowa ustawa, żeby to gdzieś tam się zakorzeniło w świadomości człowieka, czy też sędziowie dublerzy. Nie, to jest podważanie, podcinanie gałęzi, na której siedzimy wszyscy. Nie ma żadnych sędziów dublerów. Są sędziowie po prostu Trybunału Konstytucyjnego. Są ustawy nowelizujące, tak jak w tym przypadku, a nie żadna ustawa kagańcowa. Natomiast najważniejsze jest też to, żeby w sercu zawsze nosić Polskę. I w tym momencie bardzo ubolewam i od tego zacząłem i na tym zakończę tę część mojej przynajmniej wypowiedzi, że to jest smutny dzień dla Polski. Jestem bardzo zdegustowany tym głosowaniem, które się odbyło. Nie chodzi mi nawet o wynik, bo rezolucja i tak nie ma wiążącego charakteru. Chodzi mi o to, że ludzie, którzy tutaj w Polsce zostali wybrani, żeby reprezentować interes, niezależnie jakie mamy poglądy, światopogląd, wierzący, niewierzący, jaka partia polityczna, wykształcony czy niewykształcony, że Polskę musi mieć w sercu. Jestem ciekawy, jak to jest właśnie, jak Niemiec będzie, Francuz w takich może drażliwych sprawach głosował z opozycji i ze strony rządowej, na przykład w tym Parlamencie Europejskim. A jak rozumieć te środki tymczasowe? Bo na komisji, na konferencji prasowej komisarz unijny Nicolas Schmit oznajmił, że kolegium postanowiło upoważnić służby prawne do wystąpienia o środki tymczasowe do Trybunału Sprawiedliwości związane z procedurą o naruszenie prawa Unii Europejskiej zainicjowaną przez Komisję Europejską w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla polskich sędziów. Jak to czytać? No rzeczywiście jest taka formuła, taka instytucja przewidziana w traktatach, natomiast argumentacja naszego rządu jest od początku taka, co zresztą też tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy, że kognicja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie obejmuje instytucji wymiaru sprawiedliwości w żadnym państwie członkowskim, również w Polsce, więc no, działania Komisji Europejskiej trudno określić inaczej niż o charakterze politycznym, pewnych nacisków na Polskę. Być może związane to jest z budżetem, być może z innymi próbami wywierania wpływu. Natomiast zakładamy, że jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak jak to zrobił w zeszłym roku, zachowa tę powściągliwość, chociażby dlatego, że orzeczenie Trybunału nie będzie tylko dotyczyć w ostateczności Polski, ale będzie musiało dotyczyć w konsekwencji również innych państw członkowskich. A mogę zapewnić, że nasze rozwiązania jak najbardziej wpisują się
w bardzo różnorodne tradycje prawne państw członkowskich Unii Europejskiej, więc podważanie polskiego systemu prawnego byłoby jednocześnie podważaniem systemów wielu państw europejskich, Niemiec, Austrii, Czech. Ten reżim też mi się kojarzy z jakimś ciężkim komunizmem. Mamy jeszcze czas? Nie tak. Mamy. Nie mamy. To może zapraszamy do drugiej części, tak, do rozmów niedokończonych. Bardzo panowie dziękujemy za obecność w studiu, za rozmowę z naszymi widzami, słuchaczami. Bardzo dziękuję. Zapłać. Dziś byli z nami wiceministrowie sprawiedliwości, Michał Wójcik, dziękuję, i Marcin Romanowski, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy też państwu za uwagę, dziękujemy za to, że byliście razem z nami, za telefony. I oczywiście zapraszamy na 21:30 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.